W liturgii Kościoła wspomnienie dowolne świętej Małgorzaty Marii Alacoque, tej świętej z XVII wieku, żyjącej w Parlemonial, która mając cztery wielkie objawienia Chrystusa, przekazała nam objawienie dotyczące kultu serca Jezusowego. Dlatego też tą pieśnią rozpoczynaliśmy dzisiaj mszę świętą. To świętej Małgorzacie Marii Alacoque zawdzięczamy praktykę pierwszych piątków miesiąca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i rozwój litanii ku czci serca Jezusowego. Zatem mamy wielką duchową wdzięczność względem tej świętej, która uczy nas pobożnego kultu Najświętszego Serca Jezusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, także jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedają 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele w rubli. Oto słowo Pańskie. Jakże miły obraz, za którym tęsknimy. Tłumy ludzi zbierały się przy Jezusie. Dlaczego? Przecież nikt ich nie zmuszał. Po prostu człowiek gdzieś wiedział, że tylko przy Jezusie jego życie tak naprawdę ma sens. To, co czyni na co dzień, jak przeżywa swoje życie. Garnęli się do Jezusa również po to, żeby słuchać Jego słowa, które oświecało każdy ich dzień, wyjaśniało różne trudne sprawy. Każde czasy niosą ze sobą różne lęki. Można postawić sobie pytanie, czego boi się współczesny świat? Czego najbardziej się boi? Czy zawirowań cen, niebezpieczeństwa wojny? Czego boję się ja? Może tego, czy sobie w życiu poradzę? Kim będę? Co będę robić? Czy będę mieć na utrzymanie? Jakie będzie moje zdrowie, jak będzie wyglądała moja rodzina, moja parafia, za którą jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna. Jak będą wyglądały kwestie powołań w Kościele, czy będzie miał mnie kto kiedyś rozgrzeszyć, udzielić komunii świętej, sprawować mszę świętą. To są na pewno jakieś niepokoje i lęki, które każdy z nas nosi. A Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, by się nie bać. By się nie bać utraty życia, mienia. A jeśli się bać, to jest taki święty lęk. Lęk przed utratą łaski uświęcającej, zbawienia. Czy współczesny świat boi się grzechu?
jako rzeczywistości, która jest jedyną realną formą jego zagrożenia. Czy ja boję się tylko i wyłącznie jednego grzechu, który może mnie na wieki pogrążyć w rzeczywistości, o której dzisiejsza Ewangelia mówi, piekła. I nie chodzi tutaj o jakieś straszenie. Chodzi o pewien wybór, którego człowiek w swoim życiu dokonuje. Nasza obecność o poranku tutaj w świątyni zapewne jest konkretnym czynem, by dbać o swoje zbawienie, by dbać o zbawienie naszych bliskich, może tych właśnie, którzy już odeszli do Pana Boga, którzy sami sobie już pomóc nie mogą, ale my tak wiele dla nich możemy uczynić. W naszej parafii parafianie roznoszą teraz kartki wypominkowe też dla swoich bliskich, sąsiadów. To też troska o to, żeby oni zadbali o zbawienie najbliższych osób. Zobaczmy, siostry i bracia, na co dzień, jak wiele możemy uczynić. I wtedy nic nam nie grozi. Jezus używa bardzo pięknego porównania. Żaden wróbel nie będzie zapomniany w oczach Bożych. Najmniejszy ptak, którego na targu kupowano za grosze, nie jest zapomniany w oczach Bożych. A co dopiero ty, za którą Jezus oddał swoje życie na krzyżu, o czym przypomina nam każdy piątek, również ten dzisiejszy, który przeżywamy. Amen.